Hej, siemaneczko ludziska, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek, nieco innym jak zwykle, ponieważ będę dzisiaj grał w grę na Androida. Wiecie co to jest, nie? Gry na smartfona, komórkę. Ogólnie mało osób nagrywa jakiekolwiek gry tego typu, dlatego też sobie pomyślałem, że może nagram jeden taki odcineczek, może wam się spodoba, może nie. No i znalazłem tutaj taką grę, w którą na pewno nie grałem. Nie wiem, rzuciła mi się w oczy, powiedzmy, przez tego oto gościa, którego praktycznie każdy zna, Cristiano Ronaldo, który będzie chyba jeździł na deskorolce, jak tutaj widzicie. Musimy nacisnąć na start, aby rozpocząć naszą grę. Lol, no jak widzicie, będziemy prześladowani przez paparazzi, który próbuje ogarnąć nasze zdjęcia. Wow, co to jest? Dobra. Zbieramy napisy. Ja już wcześniej spróbowałem jeden raz, żeby tak się dokładnie nie... Żeby tak dokładnie nie lamić, no ale ta gra nie jest aż taka łatwa, nie? O, straciłem deskorolkę. No dobra, teraz musimy biec. Musimy biec. No i Cristiano Ronaldo ma dobrą kondychę, dlatego też może biec cały czas. Tak a propos, ta gra mi... Nie! Przypomina grę, która się nazywa Subway Surfers. Zaraz tutaj wam pokażę, co to za gra. No a tutaj, jak widzicie, to jest ta gra Subway Surfers, o której wam przed chwilą wspominałem. Jak widzicie, fabuła tej gry, bądź styl tej gry jest taki sam jak tej gry Superstars. Ale mi się wydaje, ogólnie Subway Surfers było pierwsze, ponieważ tą grę już grałem wiele miesięcy temu. Na pewno wy też już to graliście. No ale gra jest nawet spoko. Może tak będę grał, aż skuszę właśnie... Haha, nie tak to miało być, ale dobra, idziemy dalej z tą naszą grą początkową. A tymczasem skusiłem, mam nadzieję, że... Nie, idziemy wszystko od początku. No i ten, kurczę, nobek mnie będzie prześladował tutaj cały czas. Dopóki go... Nie odsadzę! Jak on skacze, ty... O Jezu... Szkoda, że nie ma kamery z przodu, to by było brakowniejsze. Idziemy po pieniądze. Cristiano, masz dużo tych pieniędzy chyba. Wow, dobra. Wow! Ach, stary, ciężko sterować tutaj też. Dobra. Idziemy dalej. Tym. Uch, ale fart. Pała, oho, musimy znaleźć power. Kurczę, jak tu tego noba odsadzić? Ciągle jedzie za mną tym swoim śmiesznym motorkiem. Które drzwi teraz? No tutaj jak ten ziomek będzie jechał, to nie wiem. Nie! Miał być na lewo. Dobra, ratujemy się. Mamy jakieś diamenty? Ale nie, no wszystko od początku. To jest właśnie najgorsze. Raz się skusi. I trzeba wszystko od początku zaczynać. Dlatego też to jest trochę bezsensowne. Jak wiadomo, te gry komórkowe są wszystkie nastawione właśnie, aby zarabiać pieniądze. Dlatego też... Jeżeli chcecie mieć dodatkowe życia, musicie ciągle kupować jakieś tam itemki, które pozwolą wam na ukończenie czy tam kontynuowania gry w danym miejscu, w którym skończycie. Na przykład skusicie tutaj, trzeba będzie pewnie wykupywać jakieś monety, ale tego wam nie pokażę, bo to szkoda pieniędzy na to. Grajcie do upadłego. Co to jest? Wow, mogę latać. Wow. O, jak fajnie. O nie, nie mówcie, że skusiłem. A, widzicie? Patrzcie, tutaj mamy coś takiego. Boost. Te wszystkie rzeczy kosztują
monety, a te monety kosztują prawdziwe pieniądze. Dlatego też nigdy nie wydawajcie pieniędzy na takie pierdoły, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie ma sensu, dobra. Mam nadzieję, że jako tako wam się podobało, a tymczasem żegnam was.